się. Keltuzat, możesz się odzywać czy nie? No bo byś mi się bardzo przydał. Kurde, bo byłem AFK. No niestety załadowało się. Człowieku, ja nie wiem jak tym grać. Aha, to dobrze. I ja ci to tu próbowałem powiedzieć zanim zaczęliśmy. Tylko że Squadron grał troszeczkę lepiej. Niewiele, ale troszeczkę lepiej. Nie doceniłeś mnie, ubiorze. A ja jestem kurde rakiem, nie wiem co mam robić. Spokojnie, dasz radę. A kim grasz? A kto to Larsia? Co robić tym czymś na początku? Jeśli można zapytać. Zrób upgrade, no wyjdź tutaj, zbierz tej nocki z góry, weź nota po pierwsze. Ma not, okej, okay, już. Czy kiedyś mi to tłumaczyłeś, tylko nie wiem czy się coś pozmieniało. Nie, nic się zmieniło. Plus, wiesz... Możliwe, że wtedy nie za bardzo też słuchałem. Ja. Uwaga, tu idzie Silverhand do ciebie. Okej. Okay. Nie idzie, tylko ucieka. Przepraszam bardzo. Czyli kroczy w nicości mówisz. Tak. Musisz zrobić sobie tych magów swoich. Robię właśnie. Ulepszenia do tych... musisz mieć te tarcze dla magów. Nekromanorów, maksymalną ilość katapult, no i musisz się utrzymać. Przekwić to, zablokuj to. Co? No te jednostki zaraz idą. Ja się zajmę, bo normalnie kurczę, powinien umieć klipować Northrend, ale... Już cię nie braka tej umiejętności. Ja też kwestionuję swoje, sorry. Muszę tam się zająć, bo ja w tej chwili zajmuję się czymś innym. Tak się w ogóle znowu zrobił tę bazę? No tak! To się ledwo zaczęło i to miał. Pojebało go? Nie wiem, on wydał... Najprawdopodobniej on po prostu wydał wszystkie swoje pieniądze na to. Na co? Explorers League. Boże, co za debil. Czemu? Co? Bo w ten sposób będzie miał problem w walce z Hordą i Dęcekiem. No. To jest Happy. Tak nie, to coś, ale zjebałeś Happy. Happy nie, że coś, ale zjebałeś. Spokojnie, nie, już tutaj nie ma. Coś tutaj biją. Co? Gdzie pobiegłeś, zjebany Garitosie? Ten co? Manfred, gdzie latuje. No bo Garitos się zjebał i zamiast pójść przez pewne miejsce, poszedł w inne. A nie podniosłeś Keltuza z książki inteligencji. Creepy obok fontanny. Tak nie, że coś. Jestem odrobinę... Co, ja, jakby nie patrzeć, ja muszę sterować wojskami w Londynie, w Northrend. Wszędzie. Ekonomią i parę rzeczy, więc gra z Quadrem jest jedna z najtrudniejszych i dla jednej z najlepszych osób. Wiem. Dlatego w sumie dobra nacja dla mnie. O Jezu. Horda mi zajęła i oczywiście dla skromnych osób, czyli pasuje idealnie. Czyli ty. No. Bo ja skromnością grzeszę normalnie już. Masz jednak zbyt skromny. No. Jak ci idzie w Northrend? Ja sobie powoli wszystko creepuję, no dość... A nie creepuję u ciebie przypadkiem? Tak. Nie! Nie ma! Nie ma! Nie! 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 Jest. Kurwa mać! A co tam się stało? Nic, wyciągali to sobie samo. Bo zaimował... Tak, już uciekał. Przepraszam bardzo, a jak udało się tego nie zaimować, jak biegło się nim samym? Bo gdzieś reszta mi się zgubiła. Bo ja im kazałem biec na ten. Ja im kazałem biec prosto w ten. Ja im kazałem biec prosto tu. A wiesz co oni zrobili? Poszli tu! Oni że nam zjebani i poszli do Jindal. Oni uznali, że dostaną rajd. No tak, widziałem to akurat. Tak zdziwiłem, że tam wiem jakaś nowa taktyka to jest. No właśnie nie jest, to po prostu jednostki się zjebały. Ja jak widzisz, skład, że mam wolne rozdanie, to jest taka taktyka.
Ja ogólnie całe okolice to jest chętnie polekam na tobie, nie? Więc nie zawiedź mnie. Atakujemy! Ty mnie dasz rady. O, Happy! No! Może... Happy! Stan Happy, krasnoludzi. Obawiam się, że ty mnie dasz rady. Happy, czy ty nie wyszedłeś? Ograniczyło mnie jedno w tym co gadałeś. Pieniądze. Było zrobić większą tą armię. Chociaż... musi dobrze mikrować. Dasz radę. Musisz się skillem popisać. Kurwa, Happy! Co? Wyrzuciło go. No to macie dwarfie. To mamy. Ale jest przystoistość chyba, tak mi się wydaje. Moim skromnym zdaniem. Kogo obchodzi to twoje skromne zdanie? No to mamy Polskada. To niech kurwa przestanie. No powiem wam, że całkiem ładnie klipuje Nordy, jak widzicie. Prosiłem wam punktów. Nawet już Nexus skończę robić. To bardzo ładnie. Dobra, tego ma. Masz kasę. Dam ci kasę, no teraz nie spierdol. Sidon nie żyje? Dobra, kurwa. Nice. Nie bałem tą grę. Nie, wiesz co, jeszcze nie miałem gorszej gry. Nigdy. Dobra. Bo zjebałem po całości, bo usłyszałem, że jest słaby i szarżowałem. Ale zapomniałem o pewnym... Nigdy nie docenię. Nigdy, zawsze doceniam przeciwnika. Zapomniałem. Po raz pierwszy wygrałem kultem. Aż mi stanę. Po raz pierwszy zdobyłem Hellfire. Każdy, kto nie docenia swojego przeciwnika, kończy w ten sam sposób, pamiętaj. W ogóle widzisz, co ja robię? Nie ma... Ja tutaj powinienem dalej ci dostać. Aha, ty masz się zająć północą, a ja lecę na Forsakena. Mówisz? Tak. Jej. Wycofaj się na lepsze pozycje. Ej, to jest mało, dobij to, to są jakieś gwiazdorcze oddziały, dobij to. W sensie może idzie po prostu ich więcej zaraz, wiesz? Niechaj prowadzi mnie ciemnie. Gdzie jest tam? O, Aleksandros, poszedłeś na pierwszą linię, znowu. Blokujesz o tego ciołku, nubku. Aleksandrosie. Poczekaj chwilę, ustaw się tam na razie. Dobra, to zrezygnuję z Forsakena i pójdę do ciebie. A nie musisz, Forsaken się jeszcze obrazi. No dobra. Chyba, że zdobyłeś tylko Forsaken. Słuchaj, rób tam armię, okej? Okay? Zrób dużo armię. Co jesteś? Zrób wszystkie nekromantów, masz wszystkie nekromantów czterech? Zrób Shadow Council. Czekaj. Zrób głównych nekromantów i postaw, patrz, tu postaw ze 3 cmentarze i tutaj nekromantów, musisz nas pomnieć plugas. Ale po 30 minutach. No idzie elf już. Nadchodzi. Atakują miasto naszych sojuszników. Zrobię się tym konsyl, to potem ruszymy na Nordstrem. On się już od 2 czy 3 dni nawet prosił tego bana za to. Ale nie wiem, czy to on chyba bloka. A kto gra Legionem? To Happy. On zawsze ma raczej. A zrobimy same konsyl? Tu chodzi bardziej o to, że... patrz... Weź te katapulty róż z samego środka walki. Bo w momencie walki one tankują. Już? Dlaczego? To są podstawy. Happy jesteś? Happy gnoju. Ale nie atakuj mnie. Nie mam takiego zamiaru. Ja po prostu potrzebuję teraz sojusznika na Northrend, więc... Idzie na mnie znowu! Nie atakujcie mnie Legionem. Spokojnie, zajmę Forsakena i idę do ciebie. Ej. Ja się tylko uroczę. Ja się boję tylko jedno, że nie zdążysz. Poproszę. Ja cię jednak nie atakuję, człowieku. Nie. No nie. Nie. Już kurwa mać. Nie uciekaj. Ale jak mam zrobić Nefarian z Broad? 10 minut. Uciekuję. Opracowuję. Co za rok? Tym.
Rób tam armię, nie? No wiem. Ktoś się orientuje, co zrobił teraz Blader? Potępieni czekają. Obił Silvermoon, czy zostawił je? Odbił, on już zniszczył Silverhandowi. Aha, to super. Co ty próbujesz zrobić tymi zombiakami? Wiesz, że jak one wchodzą na Holy Ground, giną? A, to tam jest Holy Ground. No wiesz, zdarza się. Zapomniałem coś. Co to jest Black Dragon Flight Master? To jest sojusz, taki trwały sojusz DH z tym, z... Trwały z jednej strony. Aha. Co mu ty tu robisz z cementa? Wiesz, że jest coś takiego jak Dispel? Nie słuchaj go, nie słuchaj go, ja ci dobrze radzę. Wiem. Ja mogę... Tym razem ja mogę... ci wierzę, bo nie możesz mnie zdradzić. A ja ciebie mogę. No tak. Tak. Dobra. Chętnie. Dobra. Ja muszę Gilnas pokonać, wiesz co chodzi, nie? No spoko. O kurde, trolle przyjechały mi na wyspę. No sorry, ale muszę to robić w końcu. Ma mi pożyć trochę golda. Nie. Jestem Żydem. Czy mi się zdaje, czy Dark Horde dostaje w dupę od mojego sojusznika? Tak, dostaje w dupę. Dziękuję, mam Nezul. Dobrze. Ej, może wygramy. Dostaliście raka przeciwnika ukośnik sojusznika. I co ja się nie zgadzam. Mama żonę rób. Jakby co, blotę odbiły taką ładnie. Nie gracie z jakimś ostatnim noobem, przypominam na Squardzu. Gracie na... ale za to, wiesz, powiem ci, że kulty bardzo. Słuchaj, to nie fair, bo my mamy Happy'ego w drużynie, tego Borgena. A ja sobie powiem... Ale ja jestem pod armią, ale ja jestem pod Borgenem już. Pod Borgena bramą i zaraz będę. No to mówię. To możecie... No nie wiem już co zrobić. Pocałować na pewno i dupę. Najdokładniej. O. Aha. Po chuj on zrobił tyle tych cmentarzy. Doro. Dobrze. Dup. I teraz patrz co się dzieje. Aha, moje te zaczęły healować. Nio. No chodź tu. Gratulacje, zdyspelowałeś jednego szkieleta. No chodź tu. Dobrze, niech oni tam się bawią na razie. Poza tym, pamiętaj o tym, każdy martwy, twój jakiś tam czarodziej, to są pieniądze. Każdy mój martwy pulgastwo, mana. Manę mogę odnowić. A ty potrzebujesz pieniędzy. Nie. Tak. No, przepraszam, a co, z nieba sobie ich wyczarowujesz? Z drewna. Ale drewno też się traci. Drewno to samo, co pieniądze w tej grze. Mhm. Jeśli nie wiesz, ta gra uczy ekonomii. Ale przyznam jedno, czekam na posiłki. Pytanie, Legion czym może wydobywać drzewo? Akolitami. Akolitami, dzięki. Kurde, lubię Squardza, bo ma... Bo... Możesz 150 golda. I patrz, Nie zawalczysz, bo się boisz jak zwykle. Dobrze, ej. Dragon Ball, żeby jak najdłużej tam siedzieli. Oni... Słuchaj, czas działa na ich niekorzyść. No wiem. Jak ja podbiję Gilneas, to oni już co, to ja już tam przyjdę i po prostu się przejadę po nich. Mamy Forsakenu po swojej stronie. Bo niestety, ale jestem królem Aimu. Elf przyszedł! Spokojnie, trzymaj się tam. Jak posiedzę w tym miejscu... Co tylko powiesz, trzeba więcej złota. No bo Aleksandros, stój z tyłu, debilu. Czego on nie rozumie?
Uważaj, 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 żeby się na mnie flankowali. Halo? No? Nie, napisałem do Drusa, że ja jednak nie pojadę. Co wni się tam bardziej? Nie mam gdzie. Ach, pierdek. Potem pieni czekają. Dobrze. Przybył Gondor. Właściwie to Mordor. No mówię Gondor. Tylko ty idzie się na rzeźnie. Mordor. Na miano Gondoru sobie trzeba zasłużyć. Gondorem trzeba się urodzić. Tak, dosłownie, dokładnie. Gondorem trzeba się urodzić. Ej, no nie, mam pełne prawo o tym mówić. Nie. Tak. Mam pełne prawo was gnieść w ziemię. Ja znam walki lore od ciebie. Przyjmujecie moje? Dobra, trzymaj się, ja muszę akurat w lore Władcy Pierścieni mnie nie pokonasz. Ja muszę się tutaj przenieść całą moją armię na front z gilda, okej? Okay? Spoko. Legion. No to po co podchodziłeś? No bo chcesz mnie zaatakować. Kurde, mi się tak nie do głowy przyszło. Nie atakuj, ja bym zeszedł w końcu. Kombinuje coś, podchodzi, nie podchodzi. Coś trzeba zrobić? Dobra, dobra, gotowe! Ja mam pomysł. A może ja was będę wkurwiał do końca gry? Śmiało. A czemu ty tak chcesz robić? Sam narzekasz, że nie, tak się nie gra, tak się nie gra. Ale nie. Ja tak krasnoludzie, wiesz, że idą do ciebie trole? Ja w inny sposób. Ja mam tą zamiar wyjść. Po raz pierwszy zdominowałem Outland. Tak! Dzięki. Dominacja. Masakracja. Dominating. Gdzie ja mam ten Demon Forge? Co to jest Demon Forge? Dobra, dobra. To mnie nie ma jest ciężko. To jest coś w ataku później u ciebie. Ja tutaj nie powinienem kimś przyjść. Aha, taki ten gilniasty nie ma armii. Dobra, to się tam wbiłem. To tak sobie myślałem, że w sumie niebezpiecznie tam wbić, ale zobaczyłem stan armii tego kolesia. No ale dobra, sobie dano, chociaż nie masz. Więc do Legionu nie dołączysz, kolega. Jak nie mam, jak mam. Mam Sajdana. Sajdan jest revivable od pewnych patchów. Tylko tam ma miliard armii dzięki temu. Przypomniało mi się. No. Skoro to onslaught? Oj, teraz uważaj. Czekaj na mnie. Saj, ty nie musisz wygrać. Wystarczy, że utrzymasz. Ja właśnie forsuję Gilneas. Obrona góry Heila mówisz. Bye bye Gilneas. Czyli Mazguli. Jak to niedźwiedź określi? Kurde, jak to jest, że jak czymkolwiek gram, to wygrywam? Wild Hacker, aha. Paksy. Czyli już zakończyłem grę. A straciłeś już tam tego Blackrock całego? Tak. Wszystko. Czy ja tutaj coś w ogóle... Ej, gra ktoś w Evotaga? Nie. Gra ktoś w Evotaga? Nie. Czego można nie powiedzieć w słowie nie? Nie usłyszałem, spoko. Spokojnie. Jesteś modem, a już chciałem sugerować, żeby mu pomóc wyjść stąd. Ewoluzujcie, on po prostu nie odsłyszał. Nie ma problemu. Nie ma żadnego peona. No to a ja nie mam żadnego problemu. Zawsze możesz moim sługą, jak Lich King powstanie. Szczególnie, że Sunwell jest niekryte. O Boże! Serio, Scarlet? Yep. Jaką dziwko trzeba być. Ej, słuchaj, to jest zadanie onslotu. Nie wiem, czy wiesz. A może byś... Może nam dać jakiegoś peona? Chyba nie. A kim chcesz grać? Czyli kim grasz? Dark Horde. Nie ma, nie. Ej, a co ja muszę zrobić, żeby dostać tego Aleksandrosa? On musi iść w jakąś formę.
Tego Tyriona bądź tego drugiego, nie? Musi mi ktoś skinąć, ale nie powiem ci kto. Renault! Renault! To, że Renault jest schowany w jakimś miejscu, w którym nawet ja nie wiem. Skrypuję Twoją Outland, bo już mogę. Ta wyspa to upadnie, gwarantuję ci to. Ale on nie jest na wyspie. Ej, mam pomysł. Ej, jak idzie Legionowi? Bardzo dobrze. Znaczy, bo chciałem użyć księgi mu w środku, wiesz, tyle chęt. Klap, klap, mój przyjacielu, coś ci się kurwa nie udało. Jak tu wrócisz, to już tu nie wejdziesz, bo za Zigu ratuje tu wszystko. Zigu ratuje. No. W skrócie, obrona góry Hajda. Hajda, tak? Tak. No. Boże, jak tutaj wszystko pięknie wygląda, jak należy do Legionu. Jak ciężko Gilnas jest moje. O Jezu, jak plaga mi wypuszła. Wow! Bo to ja gram teraz zauważyłem. Jest może gracz Kel'Thuzad tak zwany tutaj. Tak. Cześć Kel'Thuzad. A mogę się z kimś sprzymierzyć? Szansę do końca się nie, straciłeś wszystkie możliwe. Przegrałeś. Przegrałeś w przymierza. Ach, te czołgi. I ten aiming. A co, zabronisz? Tak. Dobra, wygrywa już, to nawet już nie ruszy, na szczęście. Wszystkie portale mi zostały. Boss, co to znaczy? Ja to zrobię. Gotowe! Czemu mi te kretyny nie chcą zbierać drzew? Forsuj, no spokojnie. Dobra, czego ty chcieć? Jak ci tam z nimi idzie? Ja tutaj sobie jakiś tam spam, jak jakaś siła, mam ogromną ilość pieniędzy, ale będziemy tak irytować chyba. No wiem, że... Dalaran! Aha... Okej, okay, robię akolitów i już będę chciał się tepać tam. Moment. Ty ich zniszczysz! Nie, oni nie mają armii! Te katapulty zostaw! Ej, te katapulty wysuń jakoś! Mikruj armię, człowieku, katapulty zostaw! O Jezu, ty masz 0 mikro. No, przepraszam, byłem przygotowany na ucieczkę, nie na walkę. No nie, z nim nie miałem szans nawet, co ty mi gadałeś. Miałbyś, tam, bo masz teraz podzieloną armię. No dobra, już tam idę. I podbijamy to północ. Spoko, ja wchłonę studnię i będzie tyle po zabawie. No wiem! Na nic innego nie czekam, kumple. Dobra, te głupie zombiaki mi wygrały to. No bo tak gra cool, kurga na samonach. No. Tyle, Darkin, ty się lepiej schowaj. Cały czas mnie tam irytuje pewien jegomość. Dobra, teraz ma dobrą forsyjkę na mnie. Forsaken się stracił Sylwanę. Ej, to jest idealnie powiedziane. Właśnie grał. To widzę. Podporządkował się temu. To ja mu ją zajmowałem. Dobra, zdobywamy to. Ja rezortuję to i... No. Zobacz, co tu się dzieje, nie? Spoko, to otworzymy Devsgate, ja tam przyjdę i zniszczę jeszcze tę wyspę. Syndragosa tylko. A który level właśnie potrzebuje, żeby sobie tego władać księgą Mediwa? 8? 9 chyba. 8? 8. Okej, no to pół levela. Pogadam na przykład. Ja przegrałem, ale za to się przez chwilę pobawię świetnie. To bardzo świetnie się bawię. Uwielbiam tą ratę. To jest jak kontra. Nigdy nie puścił notra. Ewentualnie mogę spróbować szybko użyć Księgi Mediwa, żeby dostać trochę expa, jak mam dla armii tu. Zniszcz tę księgę.
Nie, 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 niż tej księgi. Niż tę księgę. Nie, niż. Ale daj mi ją na Artasie! To już nigdy jej nie dostanie, nigdy. Ale to... nie, mi nie chodziło o to, żeby ją zniszczyć, tylko żeby ją użyć teraz na expo. Daj mi Artas, daj mi, zabij Kelduzada, ja wezmę księgę, a ja i nigdy już nie, legend nie dostanie. Ale ja będę mógł używać jej karmy. Ale ja nie zniszczę księgi. Tylko że Artas ma tyle healing, że ja w życiu nie dopuszczę, żeby legend to dostał. Kelduzad będzie biegał za Artas. A kurwa, tylko strać. Dobra. Takie za chwilę, przepraszam. Bo... chcę tu powiedzieć, słuchaj, ja to chcę, bo ja cię znam do chuja. Ja ciebie też, ja czekam na jeden masale, wystarczy, żeby cię rozwodnić. Ilu stotku? Wiesz, czułbym się pewnie, bo nie... Dobra, Hordo. Zniszczył ten ratusz osobiście i nie mam devs gate'a. Nie lubię sam się. Okay, mam zniszczyłem ratusz? Mhm. Okej, okay, kontroluję księgę. Kiedy? Nie wiem właśnie. Szczerze, że nawet nie widziałem. Kto kontroluje? Ja. To znaczy Legion. Plaga. Da. Wiesz, coś tu gracie? No, Elta. Znabi. A co to jest za pokój? Daj mi 5 minut, daj mi chwilę. A tu może w zamian to wszyscy są pozwani grać Wars in the Black Gold, co? Ale gram akurat Lelcrafting problem. Wyjdźcie i grajcie z nami Wars in the Black Gold. No i może jak skończyłem, bo to powiem ci tak, a może nie, a może ciemnica, a może cicho. Jesteście w środku, mam B. Co ja, po prostu jesteśmy trochę zajęci grą. Może on tak będzie nudził. Jesteście w środku gry? Czy początek? No na środku. Mam B, chcesz ci KLA do mnie? Wyczuwam w tobie ciemną stronę. Dobra, idę się pozbyć tego kurwa natręstwa. Weź tam mi dobra. Ja mam takie magiczne pytanie, ktoś mi powie, jak ten obszar pode mną, ten koło teleportu, może się u mnie rozwinąć? Czy ja muszę tam bazę sobie chyba nie budować? Twilight Clan. Pod tobą? Twilight Clan. Twilight Clan. Co się stało? A jak zostać Twilight Clanem? To, musisz to w ratuszu wynaleźć. Kto? Ej, Deathcorn mu zniknęło. No jestem tutaj, niszczy, powiedzmy, Morgothem. I co? Musisz go zabić. Zginąć ci musi. Kto? Bolgor. A, tak. Gdzie? Co zniknęło? Po prostu normalnie, ma zginąć. To. Ma zginąć. Aha. Serio? Aż on robię zamknięte. Wtedy masz do wyboru. Tak, ja się widzę. Widzę, że wiesz, jaki miałem plan. Tak. I czemu ty nie, mam, nie grasz na debila, przypominam. Wiem. O kurczę. Zdaję to sprawę. Serio próbujesz zajmować Artasa? Do Dalaramu. Nie, nie klikałem tam nawet. Dziękujemy Baranowi. O, Teraz Sylvanas przy... Teraz tamci się tu przebijają. Kto? Z Alias. O kurde. Boże, ale jak głupio zrobiłem. Ja się nie rozdwoję. Kurde, tylko wiesz, to jest takie, walczysz z jednym, to drodzy sobie robią upgrade armię. Ja sam się nie rozdwoję. Zawsze sobie. Okej, Morgoth umarł i zaraz będę miał opcję, możesz wybrać sobie sojusz z Hordą. Halo. Okay. Dziękujemy panu. Gdzie jest ta opcja? Okej, teraz się rozwoju. W ratuszu. Halo, ratusz. To nie atakuj, dość ty to gdzie zmierzy. Jest opcja z Hordą? Horda Ty masz tu forsake'a na człowieku. Ale musi odpowiedź. No to... właśnie, ja wiem, ale on przegrał z nimi już. Fajny Lennart. You have request alliance with Hord. Nie rób tego z Hordą, bo to przegrała. Horda jest na 3 terytoria, więc... Ja niech spierdala ode mnie, bo ja zaraz przegram. I tylko dał plan, bo jest nie powitanie. Się do ciebie dołączę, może. Pytanie teraz mam do was, z kim jest. Okej, okay, fajnie. Zrobiłem już z Hordą, ona mnie dalej bije. Ale ona musi zaakceptować się. No. Ale nie akceptuje. No, no bo ja z nim jestem w sojuszu teraz, jestem trollem i on mówi, że on nie chce z tobą. Aha. Dlatego wybić w Twilight. No to ja już przegrałem. Dziękujemy panu Belgonowi. Twilight. No, nie, jest szalny, ja nie mogę wycofać. No dobra, Twilight. Mnie po prostu zaczęła atakować Hordę i ja myślałem, że jak zrobię to, to od razu wejdziemy w sojusz. Nie, nie, tak nie działa niestety. Tak, nie wszystko tak kiedyś było. Aha, to chujowo.
Bo wtedy jak jakieś tam bezwarunkowe dołącze, to tak spoko, nie? Ale to jest